będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia Święty Ojciec Pio, uroczystość 23 września. Krótki życiorys Ojca Pio. Ojciec Pio, Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie we Włoszech. Do zakonu braci mniejszych kapucynów wstąpił 6 stycznia 1903 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 10 sierpnia 1910 roku w katedrze w Benevento. Dnia 28 lipca 1916 roku przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo, gdzie z małymi przerwami przebywał aż do końca życia. W piątek 20 września 1918 roku w chórze Starego Kościółka podczas modlitwy przed ukrzyżowanym otrzymał stygmaty, które otwarte i krwawiące nosił przez pół wieku. Całe życie odznaczał się gorącą miłością do Chrystusa i miłością bliźniego, która objawiała się w heroicznej posłudze w konfesjonale. Zasłynął jako wytrawny kierownik dusz. Miał dar czytania w sumieniach swoich penitentów. Pozostawił piękne świadectwo umiłowania Eucharystii, której był wiernym i pokornym sługą. Był ojcem duchownym dla wielu synów i córek. Zorganizował grupy modlitwy. Współczując wszelkiemu cierpieniu i nędzy, przyczynił się do powstania nowoczesnego szpitala, któremu nadał nazwę Dom Ulgi w Cierpieniu. Był dręczony przez ataki złego ducha, który chciał go odwieść od żarliwej służby Bogu i miłości bliźniego. Zmarł, a raczej narodził się dla nieba, 23 września 1968 roku. Święty Jan Paweł II, dnia 2 maja 1999 roku, zaliczył go do grona błogosławionych, a 16 czerwca 2002 roku ogłosił świętym. Prośmy świętego Ojca Pio, aby był i naszym patronem w niebie. Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Pokorny i umiłowany Ojcze Pio, prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnicę swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam Twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce,
do szczęśliwej ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tą modlitwą modlił się święty Jan Paweł II. Westchnijmy do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Pomódlmy się jeszcze do Ojca Pio litanią. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mario, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nad przyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobą zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga, módl się za nami. Baranku Boży, który głaźnisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Ojcze Pio, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże. Ty sprawiłeś, że święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię,
abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.